czy coś wreszcie zrobi Urząd Miasta z tym i nasz pan prezydent? Takie jest moje pytanie. Pan prezydent łaskę robi, że coś w Wieleniu zrobi. Bo po prostu nikt mi nie chce pomóc. Źli rządzący i złe rządy. Mieszkanka ulicy Gagarina w Jaworznie, pani Izabela, jest sfrustrowana ciągłą walką z dzikami, które nieustannie i prawie codziennie przebywają pod oknami bloków. Ja z dzikami tutaj na tym osiedlu walczę dobre 4 lata. I jest to, i ciągle jest odbijana piłka, bo ja do zarządzania kryzysowego dzwonię i ciągle zarządzanie kryzysowe odbija piłeczkę, że co oni mogą. Ja rozumiem, że pan, który tam siedzi, nie jest w stanie nic zrobić, bo on tylko przyjmuje, ale no niech coś miasto zrobi w tym kierunku, bo tych dzików jest coraz więcej. Miasto Jaworzno w kwestii dzików sprawę postawiło jasno. Dzikami zająć się mogą tylko koła łowieckie poprzez odstrzał tejże zwierzyny. Wyłapywanie i przenoszenie w inne miejsce jest niemożliwe ze względu na afrykański pomór świń, którego obszarem objęte zostało nasze miasto. Ja myślę, że zwiększenie tego odstrzału to jest po pierwsze. Po drugie, żeby jednak wymusić na kołach łowieckich, bo ja nie wierzę, że koła łowieckie mogą mieć tylko limit. Dlaczego takich problemów nie ma w innych miastach, tylko ciągle jest Jaworzno? Jak nie Gagarina, to osiedle stałe, jak nie osiedle stałe, to Dąbrowa, jak nie Dąbrowa Narodowa, to Pocztowa Rynek. One sobie po prostu chodzą, jakby po prostu były u siebie. Ja rozumiem, że to jest zwierzę, które musi gdzieś wyjść, ale ono ciągle wychodzi do nas, do mieszkańców. Jaworznianka podkreśla jednak, że nie chodzi o samą obecność dzików, a o zatrważającą ilość tej zwierzyny, która pomiędzy ludźmi czuje się zbyt dobrze, co wpływa na bezpieczeństwo. Szczególnie, że w najbliższej okolicy jej bloków, gdzie przebywają te zwierzęta, znajduje się plac zabaw dla dzieci. Mi, o ile zwierzęta nie przeszkadzają, bo te zwierzęta muszą gdzieś wyjść z lasu, tak przeszkadza mi ta ilość tych dzików. To, że one się czują po prostu jakby były u siebie i my mieszkańcy zaczynamy się coraz bardziej tego obawiać. Pani Izabela nie czuje się przez to wszystko bezpiecznie, a każde wieczorne wyjście z domu lub powrót do niego często staje się wyzwaniem. Nie czuję się bezpieczna, bo tak jak mówię, za każdym razem jak ja mam popołudniówkę w pracy, ja muszę prosić męża lub kogoś, żeby mnie odwiózł pod blok. To nie jest normalne. Mój mąż wstaje codziennie na godzinę 5 do pracy i on o godzinie 11, 23 powinien się już położyć. Niestety nie, bo idzie po mnie na przystanek. Więc dlaczego po prostu ja mam nie czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkam od 28 lat, gdzie płacę podatki, gdzie pracuję uczciwie, dlaczego ja mam się czuć niebezpiecznie? Mieszkańcy liczą jednak na to, że działania kół łowieckich w połączeniu z działaniem urzędu zostaną zintensyfikowane i problem chociaż trochę zostanie opanowany, zanim dojdzie do dużego nieszczęścia. Ja bym się tylko chciała zapytać, czy jak dojdzie do jakiejś tragedii, nie wiem, dziecko zostanie poturbowane przez dzika lub nie daj Boże tak, żeby po prostu ktoś umrze, czy w ten czas miasto się obudzi i powie, o kurczę, bo myśmy czegoś nie zrobili, bo myśmy po prostu za późno zadziałali. Niech oni to zrobią już teraz, póki jeszcze nie doszło do tragedii.